Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w moim poniedziałku z serialami. Staramy się trzymać, w sensie ja, tego terminu, co może być trudne. Podrzucacie mi propozycje różnych seriali, większość z nich oglądałem, owszem, chcielibyście, żebym mówił o takich serialach, które są już znane, ale w zasadzie skoro są znane, to po co o nich mówić? Ale od czasu do czasu oczywiście sięgnę także po te Wasze rady, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co już się dzieje i o czymś, co nadchodzi. Przede wszystkim mowa o serialu Marvel's Defenders. To jest na podstawie komiksów Marvela, ale zanim zacznę, bo to jest bardzo długa historia, jakby umowa Netflixa z Marvel jest już dosyć długa, zaczęła się chyba w 2013 roku i zakłada realizację kilku bardzo ciekawych seriali, część z nich mamy już dostępnych, o tych też będę wam dzisiaj mówił. Co jest interesujące, jakby nie macie niewątpliwości, że komiksowe adaptacje, znaczy filmowe adaptacje komiksów świetnie się sprzedają w kinach i są robione tak dla DC Comics, jak i dla Marvel Universe. Muszę przyznać, że te Marvelowe filmy, jak i Marvelowe seriale są znacznie, znacznie lepsze od odpowiedników DC. Mówię to z przykrością, ponieważ jeżeli chodzi o komiksy, to jestem zdecydowanie fanem DC Universe, to tam, gdzie jest Batman, Superman, Flash, The Arrow. Natomiast w Marvelu mamy takich bohaterów jak Daredevil, jak Spider-Man, jak Iron Man i tak dalej. Wiecie to doskonale, nie chcę mi się wymieniać całej tej listy. Zatem w ramach tej współpracy z Marvelem Netflix zrealizował kilka ciekawych seriali i szykuje się kilka następnych. Wszystko zaczęło się od Daredevila. Wybaczcie, sobie tutaj zrobiłem całą listę. Marvel's Daredevil to jest serial, który został zrealizowany w dwóch sezonach już w tej chwili i muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością ja to oglądałem, chyba nawet z większą niż filmy. Filmy są oczywiście fantastyczne, świetnie zrealizowane, efekty specjalne i w ogóle wszystko, co tam powinno być, z wyjątkiem jakiejś wybitnej fabuły, ale to jest normalna sprawa. Natomiast seriale są dla mnie dużo, dużo lepsze. Ja się przy nich lepiej bawię, bo przede wszystkim bawię się dłużej. Siedzi się przy tych serialach, poznaje się trochę tych bohaterów, poznaje się trochę okoliczności, jakie towarzyszą temu, kim oni zostają, dlaczego tacy są, jaką mają moralność i dlaczego taką, czy się trzymają tego, czy też nie. To jest niezwykłe. Tym bardziej, że te współczesne seriale tworzą bardzo spójnych bohaterów. Ja często używam tego sformułowania, a to dlatego, że bohater od początku, od pierwszego sezonu do ostatniego sezonu jest tym samym człowiekiem. Oczywiście różne emocje, różne wydarzenia nim targają, ale to jest ten sam człowiek i wiemy mniej więcej, jak się zachowa. Możemy trochę go przewidzieć i w związku z tym możemy trochę go zrozumieć. I to jest powód, dla którego ja seriale lubię znacznie bardziej niż filmy. Zatem wspomniałem wam o Daredevilu, który mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Daredevil. Świetny, świetny serial. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Dwa sezony są dostępne w tej chwili na Netflixie. Nie wiem, na jakich platformach oglądacie. Mam nadzieję, że na legalnych. Z wielką przyjemnością bawiłem się tymi dwoma serialami. Potem został zrealizowany Marvel's Jessica Jones. Jessica Jones jest takim bohaterem. To jest dziewczyna, która zdaje się po wypadku. Jej meta zdolności się ujawniło. Ona jest bardzo, bardzo silna. Ale też targana mnóstwem dziwnych emocji. Ona była wychowywana przez... Ona była wychowana przez matkę, która była menedżerem własnej córki też. Ta córka była gwiazdą takich seriali, programów dla dzieci. I tą Jessica Jones zaadoptowano po wypadku, w którym zginęli jej rodzice, po to, żeby ta córka miała lepszy PR. Na szczęście te dziewczynki się zaprzyjaźniły, gorzej było z ich stosunkiem z tą matką, która była strasznie ostrą menedżerką przede wszystkim, a nie matką. I ta Jessica Jones ma mnóstwo takich problemów, ona dużo pije, palić, pewnie też, jest taka z jednej strony zagubiona, ale to jest taka mocna dziewucha, taka żyleta. I cały ten serial Jessica Jones toczy się wokół trochę tych wydarzeń z przeszłości i trochę walki z takim bardzo, bardzo złym człowiekiem, złym metabohaterem, metaczłowiekiem, który potrafi kontrolować ludzi głosem. Serial Jessica Jones jest ciekawy oczywiście, ale jego wadą jest to, że przez całą tą historię jest ta główna linia fabularna. Tam bardzo rzadko zdarzają się wątki poboczne. Z reguły seriale, sezony są robione tak, że jest jeden wątek główny, ale są wątki poboczne w poszczególnych odcinkach, które się rozkładają na 2-3 odcinki. W przypadku Jessica Jones tych wątków pobocznych jest bardzo, bardzo mało. Skupiamy uwagę przede wszystkim na tym głównym, który jest ciekawy, który się fajnie ogląda, ale to jest taki mroczniejszy, dramatyczny serial. Zresztą te rzeczy robione przez Netflixa w ramach współpracy z Marvelem są takie ciężkie, dramatyczne. Kolejna rzecz, którą będziemy mieli okazję zobaczyć, to jest
jest Luke Cage. To jest bohater, który pojawił się w Jessica Jones. Przepraszam, że tak się muszę dużo informacji wam powiedzieć. Luke Cage to jest serial, na który ja czekam. Zobaczmy, 30 września jest zapowiedziana premiera pierwszego sezonu. To jest bohater, który pojawił się w Jessica Jones i on to jest silny bardzo facet, który ma niezniszczalne ciało. To znaczy tak w skórę w zasadzie. I ciało może też, no ciężko go zranić, nie da się go praktycznie zranić. Trochę jak Superman pod tym względem, ale aż takimi możliwościami nie dysponuje. I ten serial, który trafi 30 września, ma być bardzo brutalny, bardzo mroczny, czyli dalej twórcy z Netflixa idą w tę stronę i też czekam z ogromnym zniecierpliwieniem. I następna rzecz, która się pojawi, to jest Marvel Iron Fist. Jeżeli chodzi o tego bohatera, to ja go tak za bardzo nie znam. Znaczy oglądałem z synem kreskówki, w których on występował. To jest facet, który był szkolony przez mnichów i opanował technikę żelaznej pięści, którą może przebić wszystko i zadawać ogromne obrażenia i niszczyć przeszkody i tak dalej, i tak dalej. Jego zobaczymy dopiero w 2017 roku. I potem ci bohaterowie zostaną razem pokazani w miniserii Marvel Defenders. Coś jak Avengers, tylko w trochę innej formie. Ci bohaterowie z Defenders nie są aż tacy potężni jak ci z Avengers. Bo bardzo często jakby filmy, seriale i właściwie też filmy i komiksy też sprowadzają tych bohaterów do jakiejś takiej grupowej współpracy. Więc może być ciekawie, ja jestem bardzo... Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała współpraca Daredevila z Jessica Jones, gdzie Daredevil jest takim bohaterem, który za wszelką cenę musi zrobić to, co jest dobre i no taki szlachetny, taki rycerz trochę na białym, może czerwonym rumaku. Natomiast Jessica Jones jest taka, właściwie na luzie trochę podchodzi do tego, do sprawiedliwości, do tego, co jest dobre, co jest złe. Więc jest tam taka... Może być interesująco. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie Iron Fist. Wiemy, jaki jest Luke Cage. On jest gdzieś tak pomiędzy właśnie Daredevilem i Jessica Jones. No i jeszcze jest jedna ciekawostka. W drugim sezonie Daredevila pojawił się The Punisher, czyli bohater znany i też bardzo, bardzo dobrze pokazany ten konflikt Daredevila, Punishera wokół tego i jeszcze Elektry. Wokół tego obracają się wydarzenia drugiego sezonu tego serialu. Świetnie pokazany. Bardzo mi się spodobał ten Punisher. Tam rolę Punishera gra ten facet, który grał w The Walking Dead. Kolegę głównego bohatera, też policjanta. Zapominam, nie mam niestety pamięci do... On się chyba nazywa Steve Lightfoot. Tak mi tutaj podpowiada moja strona, co sobie ją wyświetliłem. I bardzo dobrze zagrał. Nie byłem jego wielkim fanem po The Walking Dead, ale tutaj zdecydowanie na plus. Świetne sceny walki w ogóle. Drugi sezon Daredevila jest jeszcze lepszy od pierwszego. I to dobrze. No i w związku z tym, że ten Punisher tak dobrze wypadł, pojawi się też seria Marvel's Punisher. Taka miniseria, ona jest w przygotowaniu. No na pewno nie w 2016 roku, jeżeli już to 2017, gdzieś pewnie druga połowa, bo tych danych tutaj też nie ma. To jest w produkcji, to jest w planowaniu, więc jeszcze wszystko przed nami. Zatem mnóstwo interesujących seriali dla tych, którzy lubią superbohaterów. Ja lubię, to jest taka moja dziecięca sympatia. Jak byłem młody, to się czytało komiksy. Bardzo dużo komiksów, bo nie było w telewizji nic ciekawego, ani w kinie też nie było za bardzo filmów z superbohaterami. Moja młodość to są niestety słabe filmy z superbohaterami. Pierwszy w zasadzie taki sensowny serial to był... film w kinie to był Batman z Michaelem Keatonem. Oczywiście Superman też był nie najgorzej zrealizowany, ale w większości przypadków to było takie bardzo komiczne, bardzo umowne, takie nie na poważnie. Jakby twórcy filmowi potrzebowali czasu, żeby dojrzeć, że te filmy są realizowane także dla dorosłych ludzi, którzy trochę inaczej postrzegają to, co jest zabawne, to, co jest poważne, to, co jest dramatyczne. I mimo tego, że jakby teraz komiksami także interesuje się, właściwie bohaterami komiksowymi, interesuje się dużo młodych ludzi, to jednak i te filmy, a zwłaszcza te seriale Netflixa, są realizowane dla osób dorosłych. To jest, tam jest, leje się krew, łzy, jest mrok, jest dramatyzm, te postacie są takie dotykalne, mocne, ale takie prawdziwe i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Dlatego zdecydowanie jestem większym fanem seriali niż filmów, a w przypadku superbohaterów również. Na tych serialach, na Daredevilu bawiłem się dużo lepiej niż na wszystkich filmach Marvela razem wziętych. Może to tylko ja.
może także inni, możecie się podzielić opinią w tej sprawie. Tak czy inaczej, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za spędzenie ze mną tego czasu. Wybaczcie, to trochę przesadne i przyspieszone gadulstwo dzisiaj, ale miałem dużo informacji do przekazania. Cieszę się, że zamknąłem się w 10 minutach. No może nie do końca, ale te parę sekund więcej na pewno mi wybaczycie. Trzymajcie się. Hej, hej.